Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar z zwycięstwami dzień po dniu na finiszach pod górę w Pirenejach pokazuje, że jest zaledwie o krok od celu, po który przyjechał na ten Tour de France, czyli wygrania dubletu Giro Tour w jednym sezonie. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Jak wiemy Tour de France jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie, ale, ale to co dzieje się na tym Tour de France jest bezprecedensowe i naprawdę jest najważniejsze, bo jest o czym mówić, ale po kolei. Drugi tydzień Tour de France, pierwsza część była długa. Pierwsza część była długa, trwała aż 9 dni, zakończyła się znakomitym etapem na szutrach wokół Troa gdzie już wtedy Tadej Pogaczar atakował kilkukrotnie, naciągał peleton, sprawdzał swoich rywali, głównie Jonasa Winegora, drużynę Wizmali ZeBike. No i wydawało się właśnie, co się nam wydawało, bo prawda jest taka, że w czasie tego Tour de France, w czasie każdego, wielkiego turu wydaje nam się bardzo wiele rzeczy dyskutujemy o tym, piszemy tweety komentujemy na facebooku a rzeczywistość sobie wydawało nam się, że Tadej Pogaczar Choć wygląda na to, że faktycznie nieco zmądrzał i nieco powściąga swoje instynkty krwiożercze, to jednak wciąż jest tadajem pogaczarem, w sensie atakuje. Atakuje, jeździ ofensywnie, jeździ agresywnie i niepotrzebnie zużywa energię. A jak wszyscy dobrze wiemy,. Konserwowanie, zachowywanie energii podczas wielkiego turu jest to kwestia kluczowa. Tymczasem podczas Giro, ok, no nie atakował za każdym razem, kiedy mógł, ale jednak atakował często, sprawdzał swoją dyspozycję i zdecydowanie tej energii tam zużył więcej niż mogłoby się wydawać do tego stopnia, że rozprowadzał na finiszu sprinterskim jednego ze swoich kolegów. Tutaj sprawa ma się podobnie. Atakował na etapach włoskich, atakował na Galibie, atakował na szutrach. W związku z tym już w pierwszej części Tour de France tej energii zużył sporo, wypalił sporo zapałek, jak to się mówi, zapałki, czyli właśnie Wedle teorii treningowych każdy kolarz ma ograniczoną liczbę takich maksymalnych czy submaksymalnych wysiłków, których może, które może wykonać w czasie wyścigu, w czasie sezonu szerzej mówiąc, a wiąże się to z, z bazą, jaką ma wypracowaną, oraz z genetyką krótko mówiąc, do, do czego po prostu jest zdolny. No i pogaczar. To pudełko z zapałkami Tadeja Pogaczara jest wyjątkowo duże, ale widzieliśmy w przeszłości, że nie jest nieskończone i można było podejrzewać, że po intensywnym sezonie, po Giro di Italia, po wielu zwycięstwach, które odnosił w tym roku zawsze w spektakularny sposób. Może się okazać, że tych zapałek mu zabraknie. Już wiemy, że mu ich <ścoughs> raczej nie zabraknie, póki co mu już ich nie brakuje. Choć mieliśmy. Choć mieliśmy podejrzenie, że może tak być, ale o tym za chwilę. Ten tydzień rozpoczął się, no cóż, rozpoczął się nudno, wtorkowy etap był straszny, <laughs> nie działo się tam e, absolutnie nic, natomiast generalnie potem ten tydzień dostarczył, mieliśmy, mieliśmy. Etap w masywie centralnym i o tym właśnie chciałem powiedzieć, mówiąc o przesłankach, że z Tadejem Pogaczarem może nie być tak dobrze, albo że wydawało nam się, znów po raz kolejny wracam do tego, co nam się wydawało i że wydaje nam się wiele rzeczy, że możliwości Tadeja Pogaczara są ograniczone. Etap w masywie centralnym z bardzo ciekawą, górzystą końcówką, z powtarzanymi podjazdami. Który zakończył się niespodziewanie. Spodziewaliśmy się, że Pogaczar zechce zaatakować na półmerii i to właśnie zrobił. Na około kilometry, na około kilometry przed szczytem przyspieszył, zdobył nieco przewagi nad Winegorem, nieco przewagi nad Ewen nad Rogliczem, cała reszta została z tyłu. Znakomicie jechał na zjazdach, zużywając dość sporo energii. No i właśnie, co stało się później, bo to stało się później, bo to. Generalnie tak, to, to nie była porażka Pogaczara, miejmy to w pamięci. Pogaczar przegrał na mecie z Winegorem, natomiast przyjechali razem i przyjechali razem z pewną. Z pewną przewagą nad resztą. Natomiast na kolejnym podjeździe, Koldepertus, Pogaczar zaczął tracić. Pogaczar zaczął tracić do Winegora, który z kolei tam odpalił, to był drugi z rzędu podjazd, tam odpalił atomowy atak jadąc ekstremalnie szybko dogonił Pogaczara jeszcze się pościgali na premii bonusowej to Pogaczar wygrał, ale Pogaczar gasł, Pogaczar gasł wszystko wskazuje na to, no, że był niedożywiony, że faktycznie gdzieś zapomniał o węglowodanach o jednym czy dwóch żelach, w pewnym momencie wzywał nawet pomoc neutralną, motocykl ten podał mu bidon winegor dobrze pojechał ostatnie zjazdy, a na finałowym podjeździe był w stanie no, przycisnąć Pogaczara na tyle aby temu już zabrakło na finiszu, no i winegor wygrał. wygrał etap, co sugerowałoby, to właśnie było podejrzenie i wydawało nam się, że winegor będzie rósł, że po jego kontuzji i rehabilitacji nie ma śladu, że znakomicie się przygotował, że jest w świetnej dyspozycji, w związku z tym będzie rósł z dnia na dzień. Co, po konie co poniekąd jest prawdą, bo żeby nie było wątpliwości, ona z innego jest lepszy z dnia na dzień, tego Tour de France. A pogaczar będzie gasu zmęczony Giro d'Italia. Ale okazuje się, że tylko nam się to wydawało. Na tym etapie również obejrzeliśmy dwa istotne wydarzenia, to znaczy Remco Pool jechał bardzo dojrzale, bardzo rozsądnie, i w końcówce to nie Evenpool na zjadł się wywrócił, tylko wywrócił się Primorz Roglicz. Pewną kontrowersją było to, że mimo, że był to etap górski, już nawet nie górzysty, tylko etap górski, to, że. To, że była tam strefa ochronna 3 km, w związku z tym, to, że Roglic ze swojej winy, ewidentnie, bo widać to było bardzo dobrze na, na powtórkach, na zdjęciach. Roglic wywrócił się przed ciekiem wodnym, w związku z tym nie pośliznął się na mokrym, tylko na suchym. Tam się troszkę potłógł, ale został mu zaliczony czas Ewent Więc wielka czwórka nadal była w grze, choć widać było wyraźnie, że Pogaczar i Winegor są. No, ponad Poolem i ponad rogliczem. Natomiast później mieliśmy dwa mm, później mieliśmy dwa etapy no, de facto de facto sprinterskie. Zakończone wygranymi Girmaja i Philipsena, natomiast to, co było istotne, że były to etapy bardzo szybkie i bardzo nerwowe. W zasadzie ten etap, o ile etap wtorkowy do z Orleanu, do Saint Amount front <laughs> był super nudny, dość wolny i kolarze tak naprawdę zrobili sobie ekstra dzień odpoczynku. O tyle wszystkie kolejne, kolejnych pięć etapów to była ciągła gonitwa. To też jest istotne w kontekście tego, o czym będę mówił na koniec. To było bardzo wysokie tempo, to były bardzo duże problemy z zawiązaniem się ucieczek dnia. To było, to było tempo nadawane przez przez Alpecin, Deconic i przez Intermarché na etapach płaskich oraz przez UAE i Wismalice Bike w górach. To były ekstremalnie wysokie średnie prędkości pierwszej godziny, pierwszych półtorej godziny wyścigu przekraczające, sięgające lub nawet przekraczające 50 km na godzinę, nawet jeśli nie było całkiem po płaskim, te etapy płaskie one kumulowały przewyższenie, przekraczały 2000 m. Um, więc to nie były takie całkiem płaskie etapy, natomiast ze względu na to tempo, ze względu na ryzyko, które tam było podejmowane, ze względu na bardzo ostre ściganie, no, pożegnaliśmy, pożegnaliśmy z Peloton Tour de France um, Primorza Roglicza. Roglicza, który no. Miał pecha z jednej strony, z drugiej strony te upadki roglicza są do pewnego stopnia memiczne. To znaczy, jeśli jakiś zawodnik ma się gdzieś zaplątać, przypomnijmy, że on się również zaplątał w jakiejś no niekomfortowej sytuacji na etapie szutrowym wokół trua i to jego drużyna, to Red Bull, Bora, Hansgrohe, jego pomocnicy musieli gonić i redukować 30-sekundową stratę i wcale nie szło im to łatwo. No tak właśnie Primorz Roglicz zaplątał się w krakcie. Zaplądał się w kraksie. Wyglądało to no niefortunnie. Myślę, że była tutaj wina organizatora w ogóle. Wpisałem o tym i wspominałem w kilku miejscach, ale myślę, że podkreślę to jeszcze raz. Mam wrażenie, że na trasie tego, tego rocznego Tour de France jest nieco mniej marszandów, czy też safety osób w kamizelkach, z kamizelkami, z flagami pokazującymi różne utrudnienia na drodze. Zamiast tego są tablice, często świetlne. Inne tego typu zabezpieczenia. Nie wiem, czy ma to związek z wyborami we Francji i z napiętą. Sytuacją polityczną, czy to ma związek z Igrzyskami Olimpijskimi, gdzie więcej służb jest już przed Igrzyskami Zaprzągniętych do zapewnienia bezpieczeństwa, do organizacji ruchu i tak dalej, ale mam wrażenie, że tych osób jest mniej. I mam wrażenie, że kraksa, w której to łucenko um, został wy, wykatapultowany, tak naprawdę. Powietrze po najechaniu na taki separator betonowy, który był oznaczony tylko na początku, a był dość długi i miał przerwy, i Ucenko w pewnym momencie najechał. E, najechał równolegle do niego, co przerzuciło go na drugą stronę drogi. Po drugiej stronie drogi jechała drużna e, Red Bull Bora Hans Grohe, i no, Roglicz upadł. Co ciekawe, no oni nie jechali bardzo z tyłu, to była taka jedna trzecia peletonu mniej więcej, natomiast wszyscy rywale Roglicza byli bardziej z przodu. Mm, I też Roglic jechał jako pierwszy na czele swojej ekipy. Być może można było to rozegrać lepiej, ale ja uważam, że mimo wszystko tutaj to jest błąd organizatorów w oznaczeniu, zabezpieczeniu trasy. E, Primoż Roglicz nie był w stanie dogonić, nie tylko dlatego, że w tym momencie już drużyny sprinterów, to było kilkanaście kilometrów do mety, nie tylko dlatego, że drużyny sprinterów nakręcały tempo już bardzo mocno, zrobiła się dosyć duża, duża przerwa, ale ewidentnie był na tyle obolały, że no, nie był w stanie, mimo wsparcia całej drużyny, nie był w stanie dogonić. Tam się zrobiła ponad dwuminutowa różnica, a następnego dnia rano dowiedzieliśmy się, że Primoż Roglicz nie przystąpił do rywalizacji. Cóż jeszcze? No mieliśmy, tak naprawdę mieliśmy na każdym z finiszy, mieliśmy kraksy również, na każdym z finiszy mieliśmy relegacje, e, Istotne jest to, że po całym tym tygodniu, miniam, Girmay e, ma bardzo dużą przewagę w klasyfikacji generalnej. E, ma trzy wygrane etapy, e, w, pardon, w klasyfikacji punktowej. E, ma trzy wygrane etapy, mimo że Filipcjan wygrał dwa, to ta relegacja Filipcjana na jednym z wcześniejszych etapów. Powoduje, że strata belga do erytrejczyka jest bardzo duża, no i panowie muszą się po prostu zmieścić w limicie czasu, aby zachować pierwsze, drugie miejsce w klasyfikacji punktowej. Finisze były jednak ciekawe, warte obserwowania ze względu na rozprowadzenie ze względu na właśnie to jak poszczególni zawodnicy tam gdzieś znajdowali sobie miejsce w tym wszechoogarniającym chaosie no ale teraz mają realnie jeszcze tylko jedną szansę jeśli chodzi o etap płaski to jest etap wtorkowy też taki będzie też będzie taki, no troszkę rozgrzewkowy jeśli o to chodzi myślę, że może być również dość spokojny jeden etap Lekko górzysty bym powiedział, Gdzie może dojdzie Sprint, ale raczej ucieknie, bo ucieknie, o czym też za chwilę. Póki co nie mają zbyt wiele szczęścia i zbyt wiele szans, by powalczyć o zwycięstwo. Zatem można śmiało powiedzieć, że miniał Giermaj. Musi po prostu przejechać ostatni tydzień rywalizacji. W limicie czasu trochę pilnować Philipsena i to wszystko, a pilnuje go bardzo. Panowie próbują się ścigać na lotnych premiach. Girma pilnuje Philipsena, nawet jeśli ten stara się finiszować, to Girma jest blisko więc tych punktów. Wiele nie traci. No i tyle, jeśli chodzi o właśnie o ucieczki, o, o tę sytuację w masywie centralnym, która dała nam nadzieję za bardzo ciasną i wyrównaną rywalizację między Pogaczarem a Winegorem. Ale przyszły Pireneje. Podejrzewaliśmy, znowu wydawało nam się, że po tym co zobaczyliśmy i na podstawie tego co widzieliśmy w poprzednich latach, że i ona z Minegor no, będzie w stanie nacisnąć Tedeję Pogaczara i być może, e, nawet jeśli, nawet jeśli nie przejmie koszulki lidera, to wykorzysta energię, wykorzysta moment e, do tego, aby zmienić e, trend i zbliżyć się. Przełamać, tak? Przełamać. Tadeja Pogaczara i wykończyć całą sytuację w ostatnim tygodniu. Mnie wydawało się z kolei, że ponieważ nie jestem wyznawcą i fanem teorii spiskowych, w związku z tym wierzę, że Jonas Winegor faktycznie był ciężko okontuzjowany i faktycznie nie trenował prawie miesiąc w kwietniu. W kwietniu i na początku maja jednak złamane żebra odma płucna, te wszystkie inne obrażenia, których doznał w kraju Basków, no, spowodują, że ja bardziej, mnie bardziej, bardziej się wydawało, znowu jeśli mówimy, mówimy o rzeczach, które komuś się wydawały, że Jonas Winegor zaliczy gorszy dzień, gorszy dzień taki jak zaliczył Pogaczar w zeszłym roku, e, bo pamiętajmy, że Pogaczar w zeszłym roku był po mniej dotkliwej kontuzji, ale też jechał no bardziej ofensywnie niż Winegor, i właśnie wypalał zapałki w zeszłym roku tych zapałek mu po prostu zabrakło. Winagor ewidentnie Bardziej zachowawczo i mądrzej, to trzeba powiedzieć wprost, mądrzej niż Pogaczar, zgodnie z taktyką, zgodnie ze sztuką. Pogaczar tę sztukę ewidentnie wiele razy przełamuje o tym za momencik no ale wydawało się, że w związku z tym, właśnie wielu fanom i komentatorom wydawało się, że Winegar będzie w stanie przełamać Pogaczara. Mnie się z kolei wydawało, że on zaliczy jakiś kolaps, tak? że to będzie ten gorszy dzień i że on może się wydarzyć już w Pirenejach, biorąc pod uwagę to, co działo się. Na dojeździe do Pirenejów, to, że te etapy były tak szybkie, a także, że te pirenejskie etapy roz, rozpoczynały się super szybko. Znów mieliśmy bardzo wysoką prędkość, bardzo wielu zawodników próbujących, bardzo mocnych zawodników próbujących zabrać się do ucieczki dnia, no ale ostatecznie zarówno w sobotę w St. Lairysulą na Plateau de Adet, jak i w gdzie na Plateau de Bay te ucieczki były absolutnie bez szans, mimo że byli w nich znakomici. Znakomici kolarze, to no, tempo peletonu było na tyle wysokie, że ucieczki były dościgane i no, zawodnicy u nich jadący mogli, na, nawet nie mogli pomarzyć, że coś im się uda w kwestii etapowego zwycięstwa. Oba etapy. Sobotnie, jak i niedzielny zostały rozegrane w podobny sposób, z tą różnicą, że tempo nadawały inne drużyny w sobotę. Odpowiedzialność za prowadzenie wyścigów wzięła drużyna Emiratów, drużyna lidera. Tutaj czapki z głów przed Nilsem Politem, który, no, który robił świetną robotę, prowadził peleton przez kolejne przełęcze, głównie przez turm, ale przez większość dnia. Nadawał bardzo mocne tempo, nie zabójcze, ale mocne, równe tempo, w którym męczył rywali. Co jest istotne, wspomniałem o tym, że z wyścigiem pożegnał się Rogli, czy z wyścigiem pożegnał się również Juan Ayuso. Juan Ayuso, który zachorował na COVID. COVID zmógł również Toma Pitcocka, który wycofał się z wyścigu, więc tutaj też były obawy. Po pierwsze, o to, że Pogaczarowi może zabraknąć pomocników, a po drugie, że infekcja może się rozchodzić po jego drużynie. Póki co tak się, póki co tak się nie dzieje, no i Pogaczarowi wystarczyło pomocników tutaj kluczową rolę. Na samolocie słodko odegrał Adam Miejc, Adam Miejc, którego Pogaczar wypuścił do ataku. Na kilka kilometrów przed metą Pogaczar, Adam Adamiec dojechał do Benachili, który pozostał z ucieczki dnia, a następnie Pogaczar zaatakował. Zaatakował bardzo intensywnie, gubiąc Winegora i innych rywali, Dojechał do Pana majejca. Adam Jejc przez kilkaset metrów go pociągnął. Pogaczar złapał oddech, odjechał, odjechał do mety, budując wyraźną kilkudziesięciosekundową przewagę nad Winegorem i nad resztą stawki. Czapki z, głów. czapki z głów, tutaj już było podejrzenie, że, już było podejrzenie, że no, ciężko, ciężko będzie Winogorowi, choć trzeba powiedzieć, że Winogor pojechał również na bardzo wysokim poziomie, co jest istotne. To jest motyw całego tygodnia podjazd na Platon diadet. pobił, pobił rekord tego podjazdu. Rekord, który był prawie równy, jeśli chodzi o Rezultat uzyskany na tym podjeździe w 1993 roku by przez i Zanego Romingera, a potem w latach 2000- przez Lensa Armstronga, co jest jednak istotne, rekord tego podjazdu pobiła uwaga, cała pierwsza czternastka, cała pierwsza czternastka zawodników, więc wszyscy pojechali rewelacyjnie, bijąc herosów Ery Epo. Natomiast no, Bogaczar miał przewagę nad całą resztą zdawki. Scenariusz powtórzył się dzień później na jeszcze trudniejszym etapie. W sobotę mieliśmy ponad 4,5 tysiąca metrów przewyższenia. W niedzielę był królewski etap. Oprócz tego, Święto Narodowe Francji, dzień Bastylii. I prawie 200 kilometrów, około 5 tysięcy metrów przewyższenia i meta na jeszcze dłuższym, jeszcze cięższym podjeździe Plato de Bay, którego rekord do tej pory dzierżył Marco Pantani. To było około 43 minut. Etap został rozegrany tak samo, ale nie tak samo. To znaczy, tempo od startu nadawała drużyna Vis ma Bike do tego, do tego stopnia mocne, że ponieważ zaraz po starcie było pod górę, to już na pierwszym kilku kilometrowym podjeździe kontakt z czołówką, z peletonem stracili sprinterzy Mark Cavendish, Arnaud Demare i oni mieli naprawdę duży problem, żeby zmieścić się w limicie czasu, na mecie byli 2,5 minuty około przed limitem czasu, no ale jadą dalej, Cavendish będzie robił wiele, aby ten wyścig aby ten wyścig ukończyć i z rekordem Merksa, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw etapowych stanąć, dojechać do mety, dojechać do mety, ukończyć swój kolejny Tour de France. No jednak powiedzmy sobie szczerze, tutaj nikt na Cavendisha i na sprinterów nie patrzył, to była taka dodatkowa historyjka, która działa się, która działa się gdzieś w tle. Drużynie widzimy za trochę brakuje, zasobów ludzkich, trzeba powiedzieć śmiało. Brakuje przede wszystkim Sepakusa, w związku z tym no, dużą część roboty na tym etapie zrobił Mateo Jorgenson, który prowadził tempo, prowadził tempo na Plato de Bay, do około 10 km przed metą. Tempo podjazd ma prawie 19 i na około 10 km przed metą zaatakował Jonas Winegor Pogaczar jechał przyklejony do jego koła, a na nieco ponad 4 km przed metą Tadej Pogaczar Dołożył do pieca, zaatakował, yy, zgubił, yy, zgubił Winegora. Yy, no i zbudował, yy, zbudował naprawdę dużą przewagę. O ile na yy, Saulari yy, miał yy, sekund niecałych 40 przewagi nad Winnegorem, to na Plateau de Bay to była prawie minuta 10. Yy, yy, I te dwa dni to jest knockout. Yy, yy, to jest knockout. Pogaczar yy, yy, jechał znakomicie. Yy, 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 no i to, co zaobserwowaliśmy yy, 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 w sobotę, to był, proszę Państwa, prawdopodobnie najlepszy performance na podjeździe w historii kolarstwa. Nikt nie jeździł tak długich podjazdów. Właśnie, to nie był podjazd w wykonaniu Tadeja Pogaczara, to nie był podjazd ponad 40-minutowy w wykonaniu Tadeja Pogaczara, to był podjazd... Poniżej 40 minut. To był wysiłek poniżej 40 minut, ale około, oczywiście około. Natomiast Pogaczar no, zdemolował, zdemolował rekord Marko Pantaniego o około 3 minuty. To, 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 to brzmi niewiarygodnie, tak? Zmieścił się poniżej 40 minut, 39,58. Ale teraz co jest co jest istotne, ten podjazd on nie jest jeżdżony bardzo często czas Pantoniego to było 43.28 to są obliczenia jednego z fińskich użytkowników Twittera, ponieważ Fin jest Finem, trudno wymówić jego nick w każdym razie co jest istotne oczywiście wszyscy patrzymy na Tadea Pogaczara, na jego imponującą prędkość podjeżdżania sięgającą około 1880 metrów na godzinę, na 40-minutowym podjeździe, co jest z straszliwą wartością. Natomiast, co jest istotne, od Pantaniego ten podjazd szybciej pojechali i Winegor, i Evenpool. co jest również ważne. Cała pierwsza dziesiątka tego etapu pojechała szybciej niż Lance Armstrong w, 2000, w 2002 roku. W związku z tym no to jest... Um, Właśnie, jakie to jest? Um, t -t -trudno, t -trudno, trudno znaleźć słowa, tak? Bo no, z jednej strony oglądamy fenomenalne widowisko sportowe, oglądamy wybitny poziom sportowy. Można śmiało mówić, że Jonas Winegor rośnie z dnia na dzień. Tak jak jednym się wydawało, a mnie się nie wydawało, ja czekałem na kolaps tak naprawdę, na, na upadek Jonasa Winegora. Jonas Winegor powiedział wprost. On zanotował na Plato de Bay najlepszy performance w górach w swojej karierze. On nigdy nie jeździł szybciej. Remco Evenpool tego nie mówił, ale wiemy z licznych pomiarów, że Remco Evenpool również nigdy nie jeździł takich podjazdów szybciej. W zasadzie każdy, kto tutaj był w pierwszej dziesiątce, nigdy, przenigdy nie jeździł szybciej. I nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej, nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia. To jest koniec drugiego tygodnia Wielkiego Turu, to jest koniec tygodnia, w którym jeden etap był realnie odpoczynkowy, ten wtorkowy, a oprócz tego było super intensywne ściganie. Na tych etapach również było super intensywne ściganie. Od startu w zasadzie tempo było bardzo wysokie średnie z pierwszych godzin sięgały 50 km na godzinę. Jedyne co? co odróżnia performance nie tylko Pogaczara, Pogaczara, Event Pula od performance'u yy, Pantaniego, to jest to, że Pantani zdecydowanie dłużej jechał sam. I ten podjazd. Tutaj jednak było dużo draftingu, dużo nadawania tempa. Tutaj pacemakerem Pogaczara był Vinagor również. Wcześniej świetną robotę zrobił Mateo Jorgensen. Yy, no ale oglądaliśmy coś wyjątkowego. I tak oczywiście pojawiają się tutaj Oskarżenia o doping, że biorą. Nie zamierzam tutaj nikogo bronić, nie zamierzam tutaj nikogo oskarżać. To jest istotne, to że tak, to, to jest performance, to są wartości, które są niebywałe, które wydają się nie z tego świata, których wcześniej nie obserwowaliśmy. Można śmiało powiedzieć, że skoro tak bardzo został pobity, rekord plato de Bay, można śmiało przypuszczać, że pobity również wyraźnie zostałby rekord na alpdues. W związku z tym, co w związku z tym, no nie wiadomo, tak nie wiadomo jak o tym mówić, nie wiadomo jak to komentować. Wiemy, że w oficjalnym przekazie Eurosportu ten temat się raczej nie pojawi, ale jeśli się pojawi, to zostanie. Albo zbagatelizowane, albo przejdziemy nad nim do porządku dziennego. Co jest istotne? I o tym należy pamiętać, o tym już wspomniałem tutaj. To nie jest kwestia tylko bogaczara. Od 2020 roku, od tego covidowego sezonu i tych covidowych wyścigów. Zawodnicy jeżdżą coraz szybciej i coraz szybciej i coraz szybciej padają kolejne rekordy, padają rekordy prędkości na klasykach, padają rekordy krótkich podjazdów. Padają rekordy podjazdów na klasykach, na podzio Padają rekordy prędkości na Paryżu, na Flandrii. Na tym pogaczar był rekordy podjazdów na Giro d'Italia Italia, tam również jeździł szybciej niż, niż Pantani, albo przynajmniej w tym samym tempie co Pantani. Na tym turze padły rekordy na San Luce w Bolonii, podjeździe, który jest wielokrotnie jeżdżony podczas jesiennych klasyków. Padł rekord czasu na Galibie od tej strony. Padły rekordy w masywie Centralnym, zarówno na Peptus, jak i na Pulmery. To, to nie są podjazdy, które były jeżdżone często, w związku z tym w ostatnich latach tam raczej nie zaglądali, ale tak czy siak padły rekordy. Padł rekord na sam Larry wykręcony. Przez kolarzy, rekordzistów REPO Epo, i padł wreszcie wyraźnie, nie padł, nie został pobity trochę, został zdemolowany rekord Pantaniego na Plato de Bey. Pantaniego, który przypomnijmy, ten rekord ustanowił w 1998 roku podczas turu wstydu, podczas turu, gdzie w bagażniku każdej w zasadzie drużyny znaleziono wagony w bagażniku samochodu nie, nie mieści się wagon z walizki. Epo hormonów wzrostu i testosteronu, gdzie retroaktywne badania badania naukowe wskazały, że zdecydowana większość kolarzy jadących wtedy agresywnie stosowała doping w zasadzie bez ograniczeń, bo jedynym testem wtedy na Epo był poziom hematokrytu. I od 20 roku obserwujemy regularne przyspieszanie zawodników. To, to nie jest kwestia tylko Pogaczara, to jest kwestia całego pokolenia, które w tym momencie obserwujemy, które jeździ ekstremalnie szybko. Z drugiej strony, yy, prawda jest taka, że w, w 98 roku, w 93 roku rekord saint pochodził z 93 roku, dużo łatwiej było się ukryć. Dużo łatwiej było zmanipulować, nie chodzi tylko o testy, bo te, jak wiemy, manipulować się do pewnego stopnia da. Na no to również są dowody naukowe, natomiast dużo łatwiej było się ukryć przed mediami, przed fanami. W tym momencie naprawdę towarzyszymy zawodnikom cały czas. Warto też wspominać i pamiętać, choć niektórzy z tego kr krwią, że sprzętowo i nie tylko sprzętowo, sprzętowo, żywieniowo. Regeneracyjnie, technologicznie, myślę, że to są dwie różne dyscypliny sportu. To znaczy, Pantani jakkolwiek wiele by nie brał i jakkolwiek ukrutnym yy, dopingowym oszustem by nie był, tak samo jak ten z Armstrong, yy, to jakkolwiek ciężko by nie pracowali, bo ciężko pracowali, to yy, no, jakby zaplecze, jakim dysponują obecnie zawodnicy. Jest niewspółmiernie większe. Myślę, że można również śmiało powiedzieć, że marginal gains ekipy Sky były niczym w stosunku do tego, co obserwujemy obecnie, jeśli chodzi o zaangażowanie, dopracowanie detali, każdych aerodynamicznych, ergonomicznych, jeśli chodzi o opory toczenia, ale też obserwujemy drastyczną zmianę w żywieniu kolarzy. Tym bardziej, że mówimy tutaj o drastycznym, ekstremalnym przyspieszeniu nie jednostek, a całych grup kolarzy, bo przypomnę, że rekordy, kolejne rekordy kolejnych podjazdów biją dziesiątki, pierwsze dziesiątki czy pierwsze piętnastki zawodników na mecie. Eee, więc zostawiam was, zostawiam was z tym, tak jak mówię. To jest o wiele bardziej skomplikowany temat niż stwierdzenie, wszyscy biorą. Natomiast chciałbym znać odpowiedź na pytanie, co się zmieniło i co powoduje, że przyspieszają nie w ciągu dekady, tylko w ciągu, z roku na rok jeżdżą coraz szybciej, i te rekordy są bite. Dlatego poświęciłem temu tyle czasu, bo tak, to, był, to, jest motyw przewodni, to jest motyw przewodni tego Tour de France, to jest motyw przewodni całego sezonu. No i moi drodzy, w związku z tym przechodząc do tego, co dalej, co nas czeka w nadchodzących dniach, jak wygląda klasyfikacja generalna? Klasyfikacja generalna wygląda w ten sposób, że mamy Tadeja Pogaczara 3 minuty 9 sekund, Jonasa Winegora Remko Ewentpula 5 minut 19 sekund, który jedzie znakomicie, który jedzie super dojrzale, bardzo, bardzo stabilnie, przetrwał, jeżeli przetrwał te dwa etapy w Pirenejach, trudno się spodziewać, żeby Remko załamał się podczas ostatnich etapów alpejskich. Zobaczymy, zobaczymy, jeśli wytrzyma, to czy wytrzyma Jonas winegor. Vine ja jestem tego bardzo ciekawy. Eee, w każdym razie jestem pod wielkim wrażeniem rozwoju Remco Pula jako sportowca, ale też jako człowieka, jako atlety. Eee, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze no, jego relacje z Tadejem Pogaczarem, oni na mecie wygląda na to, że fajnie sobie razem żartują i że ma mają się dobrze jako rywalo, koledzy. Czwarte miejsce, że Almeida to już jest prawie 11 minus straty, pomocnik e, Pogaczara. Piąte miejsce Mikel Landa, świetny Tour de France, ale z pomocnikiem Remco, 11:21 straty. Carlos Rodriguez zaliczył gorszy dzień na plato, na plato de Bay. zobaczymy czy nie jest pod wpływem COVID-u, tak jak Pitcock, który musiał się wycofać i Geraint Thomas, który tutaj ewidentnie się męczy. Carlos Rodriguez, 11-27 straty. Adam Yates, pomocnik Bogaczara, siódme miejsce, 13:38. 38 Giulio Ciccone, również gorszy dzień na Plateau de Bay. 15:48, 8 miejsce, Derek G, 9 miejsce, 16 minut, 12 sekund straty i Santiago trzydzieści 16:32, potem jest jeszcze Felix Gal 11, 17 minut straty, i potem już mamy pomocnika Jorgensona, czyli pomocnika Winegora, no i już de facto uciekinierów, Chili, Simon Yates I warto podkreślić 15 miejsce Stefa Krasa, Stef Kras, to jest zawodnik Total Energies, 15 miejsce w takiej stawce na tym poziomie sportowym dla lidera total jest to jest fajne miejsce, tym bardziej, że Stef Kras był zawodnikiem, który w tej kraksie, w, którym, w której na kraju basków leży Eventpool Roglicz i Winegor, Stef Kras był poszkodowany z nich najbardziej, a tutaj jest 15. Więc tak to wygląda. W klasyfikacji górskiej przewozi Bogacar czy Winegorem. Winegor musi jechać w koszulce w grochy. Jako widzę lider myślę, że to jest dla niego troszkę upokarzające. W klasyfikacji punktowej prowadzi Girmaj przed Filipsem Girmaj musi tylko pilnować. W klasyfikacji młodzieżowej Evenpool przed Rodriguezem. No i w klasyfikacji drużynowej knockout drużyny Emiratów. Prawie godzina nad Wismalice Bike. Trzeci jest quick Step, co też pokazuje czwarty jest Ineos. To są drużyny nie uciekinierów, tylko to są drużyny walczące w klasyfikacji generalnej. One mają przewagę nad yy, resztą świata. Jeśli chodzi o etapy, to co przed nami, to tak jak wspomniałem w wtorek, ostatnia szansa, ostatnia szansa dla yy, sprinterów. Etap do nim płaski co do zasady, no i tutaj Philips Girmay, może Cavendish, jeśli się zregeneruje, miejmy nadzieję, że się zregeneruje. Środa, etap, który mógłby być etapem na kryterium Dudyfine, górzysty, fajna końcówka ostatnich 30 km, to są kolejne stromawe podjazdy, niezbyt długie, długie, etap na premii trzeciej kategorii. Myślę, że tutaj ucieczka, no bo Póki co w górach właśnie była rywalizacja, kontrola między Emiratami Alizma i Bike. natomiast no miejmy nadzieję, że oni troszkę odpuszczą i jakaś ucieczka dojedzie, bo te ucieczki są super mocne. Jest wielu chętnych, Carapaz, Healy, Simon Yates, em, kolarze Innosu, kolarze FTJ, no niechżeż mają ten swój etap, dajcie im żyć, są super kolarze i robią świetną robotę w ucieczkach. Etap 18 to też jest etap górzysty, ale mniej, premier trzeciej kategorii i to, jeśli nie, jeśli nie w środę, to w czwartek będzie ucieczka, no i potem piątek, sobota, niedziela to już tylko i wyłącznie góry. Najwyższy punkt wyścigu w piątek Bonet, 2800 metrów nad poziomem morza, wcześniej Przełęcz to są dwie premie HC i Meta na Izola 2000 na ponad 2000 metrów. Jeżeli ktoś ma zaliczyć kolaps, czy Pogacar nie sądzę, czy Winnegor bardziej, czy Evenpool być może, to właśnie na tym etapie, bo to jest ciężki etap. Przy tym krótki 145 km, więc będzie bardzo intensywny na bardzo dużych wysokościach. Sobota to z kolei Alpy Nadmorskie, przełęcze Turini, Kolmain. I kujol y, na metę. Zobaczymy. Ja myślę, że tutaj Pogaczar jeszcze, jeszcze spróbuje, bo to taki teren realnie dla niego. No i niedziela górzysta. Y, czasówka przez La Turbie, przez Coldes z trudnymi. Z jazdami. Tak jak powiedziałem, wielu osobom wydaje się wiele rzeczy. Mnie się wydaje, że ją nazwiny gdzieś zaliczy gorsze chwile, ale mogę się mylić. Jestem bardzo ciekaw Waszych odczuć. Po tym tygodniu jestem ciekaw waszych przewidywań. Przed tygodniem ostatnim jestem ciekaw waszego stosunku do rekordów prędkości, które Obserwujemy. Dzięki wielkie za super feedback na Facebooku. Naprawdę mój profil przeżywa po wielu latach jakiś renesans. Przyspieszyłem <laughs> niczym kolarze w Tour de France. Hej, może to po prostu taki rok. <laughs> Także wielkie dzięki. Zachęcam Was do śledzenia mnie na Facebooku. Zachęcam Was do subskrypcji kanału na YouTube oraz na platformach podcastowych. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.